Kochany mój, nie mogę jak zwykle spać. Postanowiłam przekazać ci moje nocne myśli. Nie wiem, dlaczego nie możesz uwierzyć w moją miłość do ciebie. Nigdy nie czułam nic podobnego. Zawsze kładąc się spać, rozmyślam o tym, jakby było cudownie być razem. Codziennie płaczę z rozpaczy, że nie wychodzi, że nasze sposoby zawodzą. Dotarłem do listu. Listu jej do niego. Czasu cofnąć się nie da, więc trzeba wymyślić skuteczny sposób, aby być razem. Czy treść tego listu świadczy o tym, że może planowali? Że planowali już coś. Czy dowód w postaci listu to jest ważny dowód? Czy ten dowód może stanowić pewnego rodzaju rozwiązanie tej sprawy? Ja myślę, że ten list jest prawdopodobnie pisany jeszcze za życia Stanisława F. Sobota, niewielka wieś w województwie dolnośląskim, położona niedaleko Jeleniej Góry. To tu 27 lat temu doszło do zbrodni. Brutalnie zamordowany został Stanisław F., mąż i ojciec dwójki dzieci. Sprawcy do dziś nie byli ustaleni. Śledztwo szybko zostało umorzone, bo policja kilkadziesiąt lat temu nie potrafiła rozwikłać tajemniczej zagadki morderstwa mężczyzny. Zabójców szukano wszędzie, nawet za granicą. Tymczasem prawdopodobnie sprawcy byli na wyciągnięcie ręki. Spodziewał się pan, że po prawie 30 latach będzie pan jechał do prokuratury? Nie spodziewałem się. Dostałem telefon od bratowej mojej Ireny. Mówi, weź usiądź na ławce, bo mam dla ciebie wiadomość. Mm-hmm. No i tak poważnie, no sobie usiadłem, ona mi wtedy mówi, że moją bratowę Ewę i tego Waldka aresztowali w sprawie właśnie śmierci mojego brata. No i to mnie po prostu zmroziła ta wiadomość. Do morderstwa doszło w tym domu. Napastnicy mieli wejść przez okno po prowizorycznie wykonanej drabinie. Niezauważenie przejść przez pokój, w którym spały dzieci. Żona miała coś usłyszeć i wstać, by zobaczyć, co się dzieje. Wówczas została obezwładniona i związana sznurem. Następnie mordercy weszli do pokoju, gdzie spał Stanisław F. i zaczęli zadawać mu ciosy nożem. Mężczyzna zdążył się przebudzić i ściągnąć z głowy napastnika perukę. Początkowo wszystko wskazywało na motyw rabunkowy, ale z domu nic nie zginęło. Wydawało się, że sprawa będzie prosta, bo na miejscu zbrodni mordercy pozostawili sporo śladów, w tym i perukę, którą w trakcie szamotaniny zgubił jeden z napastników. Pamięta pan dzień? Bo to było za tą ścianą. Tak, to pamiętam ten dzień. Poszliśmy spać i to miało miejsce w nocy. Dopiero mi ta bratowa powiadomiła, że coś się ze Staszkiem dzieje, coś się dzieje. Ja myślałem początkowo, że to wylew czy coś, wszedłem tam, widzę pełno krwi. Myślałem, że to wylew dostał Staszek. Szybko doszedłem do mojego taty. Tato mówi, gdzie ty, jaki to wylew? Mówi, to morderstwo, tu brat, syna mi zabili, tak? Tu ojciec rozpaczał z tego tytułu. No i zaraz pogotowie, policja i to tak wszystko się później to potoczyło, tak dochodzenie. Mężczyzna osierocił dwójkę dzieci i pozostawił żonę. Żeby dorobić do skromnej pensji, często jeździł do Niemiec. Śledczy właśnie z tymi wyjazdami łączyli jego śmierć. Tuż przed morderstwem miał dwa dziwne zdarzenia. Gdy wracał do domu, przed jego samochód upadło drzewo. Innym razem ktoś miał do niego strzelać. Jeszcze innym razem dostał list z ostrzeżeniem, że jeżeli nie odda pieniędzy, to może stać się coś złego jemu albo jego rodzinie. Sprawcy ani gruźb, ani samego morderstwa nigdy nie zostali ustaleni. A sprawa rok po zabójstwie została umorzona ze względu na niewykrycie sprawców. Widział się pan wtedy z Ewą, czyli z jego żoną? To znaczy tak, widziałem się, ona została u bratowej. No i troszeczkę mi zadziwiło ten fakt, bo jak my byliśmy wszyscy zmartwieni, wszyscy rozpaczali, a Ewa sobie leżała po prostu na wersalce, telewizor sobie włączyła. No w dniu tej śmierci to mnie troszeczkę zastanowiło, no jak tak można? Człowiek nie może myśli pozbierać, jest tym zszokowany, no a tym bardziej no mój brat, no rozumiem. A no ale tu mąż jej. Przez 26 lat akta sprawy leżały w archiwum prokuratury. Do dziś. Policjanci razem z prokuratorami na nowo zaczęli przyglądać się sprawie i przesłuchiwać świadków. Na nowe ślady natrafili, prowadząc na tym samym terenie inne śledztwo. Czyli można powiedzieć, że badając zupełnie inną sprawę, inne morderstwo, trafiliście na tą sprawę. Tak. To było wynikiem rozmów ze społecznością tam lokalną, która
zwróciła naszą uwagę, wskazując właśnie, że jest jeszcze taka sprawa, którą ludzie po tylu latach gdzieś tam żyją i żyli, równie brutalna, bo tutaj doszło do podzigania nożem ofiary. Po 26 latach kluczem do przełomu w sprawie zamordowania Stanisława F. stały się dwa dowody. Pierwszym jest peruka pozostawiona na miejscu zbrodni. Po latach ponownie poddano ją oględzinom i znaleziono na niej ślad biologiczny, z którego wyodrębniono DNA pasujące do DNA obecnego partnera Ewy F., Waldemara B., który był znajomym rodziny jeszcze wtedy, kiedy ofiara żyła. Kluczowym dowodem okazał się jednak list. Policji przekazał go członek rodziny Waldemara B. List znalazł przez przypadek, porządkując stare rzeczy. Kiedy policjanci przyszli do mężczyzny, ten przekazał go śledczym. List, co wykazały badania grafologiczne, bez wątpienia napisała Ewa F., żona Stanisława, i bynajmniej nie do niego. Kochany mój, nie mogę jak zwykle spać. Postanowiłam przekazać ci moje nocne myśli. Nie wiem, dlaczego nie możesz uwierzyć w moją miłość do ciebie. Zapewniam cię, że jest ona tak silna, że aż dech zapiera. Nigdy nie czułam nic podobnego. Zawsze kładąc się spać, rozmyślam o tym, jakby było cudownie być razem. Codziennie płaczę z rozpaczy, że nie wychodzi, że nasze sposoby zawodzą. Poprosiliśmy kryminologa, ale i specjalistę z zakresu dokumentów, profesora Antoniego Felusia, który wielokrotnie badał już tego typu dokumenty jako biegły sądowy, o komentarz, jakie informacje można uzyskać badając i analizując pismo. Co słowa i litery mówią o ludziach? Stanowią niemych świadków, kryją w sobie ogromne informacje o człowieku, o jego stronie fizycznej, ale przede wszystkim o stronie psychicznej. Czy według pana ten list mógł być niemym świadkiem tego, że dojdzie do morderstwa? Tak. Tam jest taki jeden wers. Zróbmy w końcu coś takiego, co by było skuteczne. To jest taka prosta droga do tego, ażeby tego zabójstwa dokonać. W wyniku ekshumacji wykonanej po 26 latach od morderstwa odkryto w ciele denata środki chemiczne, mogące świadczyć o tym, że był podtruwany. Zaraz po ekshumacji policja zdecydowała się zatrzymać Ewę F. i Waldemara B. Dwa lata po morderstwie Stanisława F. kobieta już oficjalnie związała się z Waldemarem B., a ich związek przestał być tajemnicą. Zamieszkali razem i wspólnie wychowywali dwójkę dzieci Stanisława i dwójkę własnych. Cała czwórka jest przekonana o niewinności rodziców. Na rozmowę, choć anonimowo, zgodziły się dwie córki. Jedna to biologiczna córka Stanisława, druga Waldemara. Przez całe swoje życie dali nam wystarczający dowód na to, że nie są zdolni do takich rzeczy, a już na pewno nie do takich strasznych, jakie są im zarzucane. Wiemy, jakimi są ludźmi i nigdy w życiu nie byliby zdolni do popełnienia takiego czynu. Jak często mają panie widzenie z rodzicami? Raz w miesiącu. O czym rozmawiacie? O wszystkim. Jak to z rodzicami bywa, o wszystkim. Zadaliście im wprost pytanie, czy macie coś wspólnego ze śmiercią pana Stanisława F***? Tak, nieraz o tym rozmawialiśmy.